Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Miedź Legnica Resowia Rzeszów. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-2. Jako uzupełnienie dodam, że mecz obserwował z trybun 3315 kibiców. W pierwszej części konferencji naszym gościem jest pan Mirosław Hajdo, szkoleniowiec Resowia Rzeszów. Panie trenerze, proszę o podsumowanie spotkania. No cóż, myślę, że nikt tutaj, który siedzi na trybunach, na nas nie stawiał poza naszymi kibicami. Bardzo trudny mecz, skończony oczywiście happy endem dla nas. Myślę, że Miedź Legnica to jest duża bardzo jakość jak na tą ligę. Dzisiaj my kompletowaliśmy zespół praktycznie w ostatniej chwili. Wielu chłopców trafiło do nas, nie trenując w zespołach na bieżąco. Stąd też trochę czasu mija, zanim ich lepiej przygotujemy. Dziękuję im za walkę i za zaangażowanie, bo sporo zdrowia zostawili. Dziękujemy kibicom, którzy mimo tak dużej odległości zawitali na stadion Miedzi Legnica. Ja myślę, że te 3 punkty to były bardzo ważne, które zdobyliśmy tutaj dzisiaj. To będą bardzo ważne, przepraszam, które zdobyliśmy tutaj dzisiaj. No i myślę, że cały czas pokora i jeszcze jest parę meczy do końca tej rundy i chcielibyśmy jeszcze parę punktów uzbierać, żeby się poważnie zastanowić nad tym, w którym kierunku pójdziemy w następnej rundzie. Ja myślę, że warto w tych chłopców i w tą drużynę, w ten klub przede wszystkim no, inwestować, a nie doprowadzać do takiej sytuacji, gdzie no, jest nam trudno. Ale to w zasadzie tyle, co chciałem powiedzieć i dzisiaj mamy chwilę radości, ale myślę, że przed nami trudny mecz z Chrobrym, bardzo ważny. Wcześniej Puchar Polski, zobaczymy. Także z mojej strony to tyle i miło było też spotkać swoich byłych zawodników, czyli Rubena, Mehdiego, którzy myślę, że na tyle dobrze rozwinęli się w Resowi, że dzisiaj są mocnymi punktami Miedzi Legnica i szkoda, że nie ma ich u nas, ale to tylko tyle chciałem powiedzieć.